Witam Was serdecznie. Nazywam się Artur Ceroński. Razem z moją z żoną Agatą jesteśmy przywódcami i koordynatorami Apostolskiej Federacji, która nazywa się Kościół Chrześcijan Pełnej Ewangelii Obóz Boży. Jesteśmy ludźmi, których powołał Bóg tutaj, do tego kraju, abyśmy działali na poziomie apostolskim. Abyśmy zakładali kościoły, abyśmy prowadzili ludzi do głębi poznania Chrystusowego. Żebyśmy byli też ludźmi, którzy staną się w pewnym sensie informacją dla szeroko pojętego kościoła o tym, w jakim stanie ten kościół obecnie się znajduje. To, co chcę dzisiaj zrobić, to dać proste, prorocze poselstwo do wszystkich przywódców chrześcijańskich w Polsce. Bez względu na to, czy jesteś księdzem, popem, pastorem, biskupem, czy jakimkolwiek innym liderem wspólnoty chrześcijańskiej w Polsce, chcę, żebyś, słuchając tego poselstwa, wziął bardzo poważnie słowa, które w nim się zawierają. Żebyś nie zostawił tego od po prostu, bo to Ceroński powiedział, nie warto tego słuchać, tylko żebyś wziął pod uwagę, że może się tak zdarzyć, że przez tego Ceroińskiego będzie mówił Bóg do ciebie. Posłuchajcie. Jest napisane w księdze Ezechiela tak. I doszło mi słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela. Prorokuj i powiedz im pasterze. Tak mówi Wszechmocny Pan. Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą. Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody? Mleko wy zjadacie, a wełnę wy ubieracie. Tuczne zażynacie, lecz owiec nie pasiecie. Słabej nie wzmocniliście. Chorej nie leczyliście. Skaleczonej nie opatrywaliście. Zabłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem. Zagubionej nie szukaliście, a nawet silną rządziliście gwałtem i surowo. Tak rozproszyły się moje owce, gdy nie było pasterza. I były żerem dla wszystkiego zwierzęcia polnego. Rozproszyły się. I błąkały się moje owce po wszystkich górach i po wszystkich wysokich pagórkach. Po całym kraju rozproszyły się moje owce i nie było nikogo, kto by się o nie zatroszczył lub ich szukał. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana. Jakom żyw, mówi Wszechmocny Pan, ponieważ moje owce stały się łupem i ponieważ moje owce były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego, gdyż nie było pasterza, a moi pasterze nie troszczyli się o moje owce, a sami się paśli pasterze, a moich owiec nie paśli. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja wystąpię przeciwko pasterzom i zażądam od nich moich owiec. I usunę ich od pasienia moich owiec i pasterze nie będą już paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy i nie będą już ich żerem. To starodawne proroctwo realizuje się dzisiaj, w tym czasie, w którym żyjemy. Chcę, żebyś zrozumiał mnie, człowieku, który stanąłeś na czele Bożych ludzi. Jeżeli nie zaprzestaniesz działań przeciwko Bożej prawdzie i realnej Bożej miłości, to twój koniec będzie haniebny. Nie oznacza to, że umrzesz, bo to nie tak działa. Nie oznacza to, że też pójdziesz do piekła, bo jeżeli narodziłeś się realnie z Bożego Ducha, to czy oficjalnie o tym mówisz, czy nie, to gdzieś w głębi swojego serca wiesz doskonale, że niebo cię nie minie. Ale jeżeli nie opamiętasz się i nadal będziesz człowiekiem, który jest nosicielem kłamstwa i nosicielem sytuacji zupełnie przeciwnych niż prawdy Boże i aplikujesz to do Bożych ludzi, to poniesiesz srogie konsekwencje. Kiedyś staniesz przed Bożym tronem i będziesz musiał z tego wszystkiego się wytłumaczyć. I nie tylko nie otrzymasz nagrody, ale kiedy spojrzysz w oczy Boga, to zrozumiesz, że zawaliłeś sprawę. Ale nie tylko to. Jeżeli nie opamiętasz się, przywódco,
i nie staniesz na wysokości zadania jako głosiciel realnej Bożej prawdy, to krok po kroku diabeł zacznie ładować się do twojego życia. Oto taki dzisiaj jest czas. Dzisiaj tylko ci, przywódcy chrześcijańscy, którzy będą stali mocno na prawdach Bożych, będą realnie odnosili sukcesy w dziedzinie budowania Bożego Królestwa. Nastąpi wielka różnica między tymi, którzy realnie pasą owce Boga według prawd Bożych, a między tymi, którzy tymi owcami poniewierają. Kiedy przyglądam się wielu działaniom różnego rodzaju ruchów chrześcijańskich, to mi się chce płakać. Dzisiejsze chrześcijaństwo jest w stanie, w którym nie było jeszcze nigdy. Nie dlatego, że ludzie nie rodzą się na nowo. Nigdy tak dużo ludzi nie rodziło się na nowo jak dzisiaj. Nigdy tak dużo ludzi nie było uzdrawianych i uwalnianych od demonów jak dzisiaj. Nigdy nie działo się tyle cudów co dzisiaj. Ale nigdy też nominalne kościoły nie były w tak złym stanie jak dzisiaj. Taka jest prawda o tym wszystkim. Dzisiaj Kościół Boga Żywego jest rozproszony jak te owce. Jest porozpraszany. Ludzie spotykają się z Bogiem. Ludzie doświadczają Bożej obecności. Ale ludzie nie są gromadzeni w realne, silne, pełne Bożej prawdy, miłości i mocy wspólnoty, dlatego, że nie ma odpowiedniej liczby pasterzy, którzy by położyli swoje życie w tym temacie. Wielu z was, drodzy przywódcy chrześcijańscy, kiedy cokolwiek się dzieje, czego nie ogarniają wasze umysły, z czym się nie zgadzają wasze dusze, stajecie jako oponenci tych działań. Wypowiadacie się przeciwko działaniom Bożym. Wielu z was wypisuje w internecie, czy też wypowiada się podprogowo w waszych kazaniach przeciwko silnym manifestacjom Ducha Świętego w dzisiejszych czasach. Jesteście wielkimi przeciwnikami różnego rodzaju nowelizacji Bożych. Nie rozumiecie wielokrotnie, w jaki sposób dzisiaj działa Święty Duch. Przeciwstawiacie się mocy Boga i za to poniesiecie konsekwencje. Wielu z was zachowuje się jak smoki siedmiogłowe. Zachowujecie się jak łajdacy. Nie zachowujecie się jak Boży ludzie. To, co robicie, nie wytrzymuje krytyki. Nie jesteście w stanie zrobić kroku dalej, jeżeli nie uhonorujecie obecnego czasu. Czasu, w którym Duch Święty działa inaczej, niż byście mogli sobie to wyobrazić. Jest czas upamiętania dla was. Jest czas, w którym możecie przyjść do Boga i powiedzieć: Boże, powołałeś mnie na swojego przywódcę, ale gdzieś się stoczyłem. Gdzieś utknąłem w tym systemie plastikowego kościoła. Gdzieś stanąłem okoniem przeciwko twoim prawdom. Duchu Święty, pomóż mi. Pomóż mi paść twoje owce tak, abym czynił z nich zwycięzców i wojowników. Duchu Święty, pomóż mi pielęgnować moje stanowisko zgodnie z twoim powołaniem jako prawdziwego Bożego przywódcę. Jeżeli tak nie będziecie robić, jeżeli w tą stronę nie pójdziecie, marny wasz los. Grubą kreską będzie w tym czasie oddzielane to, czym jest prawdziwe przywództwo w Duchu Świętym, od tego, czym jest fałszywe przywództwo w Duchu Świętym. Grubą kreską. Ludzie, w coraz większej ilości, ludzie Boży, będą rozpoznawali tych, którzy są prawdziwymi przywódcami i będą porzucać tych, którzy prawdziwymi przywódcami nie są. I nie mówię o ludziach buntu. I nie mówię o nieposłusznych owcach. Mówię o szczerych, świętych ludziach Bożych. Nie dziwcie się temu, jeżeli takie rzeczy będą się przydarzały wam. Ludzie będą szukać tego, co jest mocne i stabilne. Jeżeli w waszym życiu nie będzie tej siły i stabilizacji, tylko będzie tam religia, humanizm i różnego rodzaju wasze wariacje życiowe, to niestety, ale ci ludzie, którzy są predysponowani do bycia silnymi w królestwie, nie będą chcieli być przy was. Nie będziecie posiadali mocy przerobowej do tego, rozumiecie? Potraktujcie poważnie moje słowa, bo to się będzie działo już teraz. My jako ruch
Mamy pewną ideę. Tą ideą jest tworzenie silnych ludzi w Duchu Świętym. Dorosłych, samodzielnych, będących suwerennymi jednostkami w Duchu Świętym. Ludźmi, którzy będą tworzyć i kreować. Tacy ludzie potrzebują konkretnego przywództwa. Tacy ludzie potrzebują konkretnego oparcia w takim przywództwie. Jeżeli nie sprostacie takim rzeczom, to tacy ludzie jak ja, którzy są przez was nazywani wywrotowcami, będą gromadzić coraz więcej silnych ludzi wokół siebie. Dzisiaj wielu z was mnie szykanuje. Dostaję informację, że będę wzywany do sądów, dlatego że pogwałcam czyjeś przekonania religijne, czyjeś uczucia religijne. Ludzie twierdzą, że jestem zwodzicielem, a nawet antychrystem, ale to spod moich rąk wychodzą silne jednostki. Spod moich rąk. I nie uważam się za jedynego przywódcę, który chodzi w Duchu Świętym. Absolutnie nie. Ja po prostu wiem, o co chodzi w tym. Ja po prostu wiem, że paść owce należy nie po to, aby się nimi nażreć i się nimi odziać, ale po to, żeby stworzyć z nich wojowników bożych. Ja to wiem. I położyłem swoje życie w tym celu. Tak żyję z tych owiec, jak każdy przywódca. Ale życie swoje kładę. A wielu z was żyje z nich, ale nie kładzie swojego życia. I to jest hańbą dla was. I to jest łajdactwo. A wielokrotnie wasze słowa, które występują przeciwko takim ludziom jak ja, przeciwko takim ruchom jak ten, są tylko potwierdzeniem waszej hańby. Stańcie na nogi. Na duchowe nogi. Przestańcie się łajdaczyć w duchu. Stańcie się ludźmi czynu. Abyście tworzyli ludzi czynu. Nie ma czasu na szukanie swego. Nie ma na to czasu. Potraktujcie poważnie te słowa. Powtarzam to po raz trzeci dzisiaj. Niech to brzmi w was jak dzwon przebudzenia. Do zobaczenia.